indywidualną szybkość poruszania się współpraca na różnych pozycjach. Także przejdziemy może od razu. To, co chcę wykorzystać na dzisiejszych zajęciach, to na pewno wóz zamierzonego podania i wykorzystanie kozła przeciwko obronie, gdzie wiemy, że bardzo często zawodnicy, szczególnie młodzi, ten kozioł po prostu wykonują bardzo źle, bo wykonują przed obrońcą, zamiast daleko, dalszą ręką od obrońcy. Dlatego chciałbym pokazać takie ćwiczenia, dlatego dużo ćwiczeń w dwójkach i w trójkach. Ćwiczenia są tak przejrzyste, że będą Państwo na pewno widzieć wszystko, o co chodzi. Jeśli będą jakieś pytania w trakcie wykonywania ćwiczeń, jestem do dyspozycji. I teraz zaczynamy sobie ćwiczenie. Gdzie? Ja stoję tutaj, poczekaj, ja pokażę. Atakuję do środka z piłką. Ty atakujesz na zewnątrz, jest normalne podanie, wycofanie, hop, do środka atakujesz, ja na zewnątrz, hop, idziemy sobie, tak, i cały czas sobie ćwiczymy, tak, tak jest, hop, w taki sposób, hop, hop, tak, wiemy o co chodzi? Proszę, jedziemy, stop, 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 na taki sposób, tak? Literce V. Biegam tu, wycofuję się w tą stronę. Hop, wycofuję się, hop, tak? Dobra, zróbmy to na razie bez podań. Dawaj, idziemy. Dziewczyny, jedna trzyma piłkę, nie podajemy. Nie podajemy w ogóle. Stop! Nie podajemy w ogóle. Idziemy sobie bez podań. Teraz układamy sobie kozioł. To już będzie wyższa szkoła jazdy, tak? Jedziemy na zewnątrz piłką, dostajemy tak, o. Teraz wykonujemy kozioł. Tylko nie tą ręką. Którą stronę robię? Wykonuję niebu, tą ręką prostuję, tak? Hop, idę w lewą stronę. Kozioł jest lewą ręką. Podaję. Wycofuję się, nie tak, jak się wycofuję. Tak? O, stosuje się, 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 tak? Dobra, jedziemy. Którą stronę będzie wykona? Będzie jeszcze się w jedną, a jedna musi być jedną, druga w drugą. Dobra. Kozioł do mnie, tak, podajesz do koleżanki. Hop, tak, nie tą ręką, prawą teraz, tak. Jak idę teraz w prawą stronę, to idę w prawą rękę. Na początek, w ramach rozgrzewki, zawsze proponowałbym, żeby zrobić to 10-15 metrów rozgrzewki. Czuję, że rozgrzewki są spiną, górę i podania. Możemy te odstępy robić większe, mniejsze, jakie odstępy. Po prostu to samo poruszanie się, zwód zamierzonego podania, tu do góry, obojętnie, gdzie pokazać nawet dwa razy, zmienić rękę na jedną kozioł, idę do góry, podaję, tak? Dawaj, jedziemy! Szeroko, atakuj, koleżanka, już ruszaj do środka. O, dawaj, na zewnątrz, do środka. Do środka, rusz sobie nawet do środkowej treningu. Ruszaj. O, dawaj, o, podajesz daleko, tak, do środka, mocno do środka, na zewnątrz. Tak, do środka. O, na zewnątrz. O, do środka, i tak cały czas sobie wałkujemy. Dawaj, o. Dobrze, do tego teraz wszyscy możemy pokazać też swój zamierzonego podania na zewnątrz, tak? Pokazujemy, pokaż, co podajesz na zewnątrz. Pokaż.
dalsza, mod do środka. Dobra, jedziemy. Na zewnątrz, gdzie? Na zewnątrz. O, blisko. Gdzie atakujesz? Próba zaatakować. Na mnie. Tak. O, dawaj. Jedziemy. To samo co jechaliśmy, dokładamy tylko obrotowo. Tylko teraz jest tak. Już pamiętała, że ja nie mogę rzucić. A ja wybieram teraz trzeba. Mogę zrobić też, wykorzystać to, że tutaj piłkę zrobię to. Tak? Jedziemy to samo, tylko teraz rozgrywająca nie może oddawać rzutu. Albo do obrotowej, albo do skrzydłowej, żebyś wiedziała. Dawaj, jedziemy, hop. Uciekaj. Hop, podaj, tylko teraz skrzydłowo. Zapomniałem powiedzieć, moja wina, przepraszam. Teraz musi być zmiana tempa. Podaj mi tu. Teraz musi być zmiana tempa. Chodź tutaj jeszcze do mnie, jak biegniemy. Zobacz, podaję z tej strony, ty uciekasz. Zatrzymuję szyklę. Zostaję, podaję. Ruszam, podaj, nie? Zmiana tempa, chwilę staniemy, dajemy skrzydłowej, żeby poszła szeroko i w momencie jak ona podaje,
Ruszaj mi wtedy decyduje prawo, lewo, tak? Dawaj. Hop, ruszasz, podaj, zatrzymaj się. Nie zatrzymałaś się, dobra. Dawaj, druga strona. Hop. Rusz. Podaj. Jeszcze poczekaj. W momencie rozdania rzutu biegniemy dużym łukiem
i gramy 3 na 2. Wiemy o co chodzi? O! Podaj! Tak! Widzę szybko! Tak! Idzie szło! Jedziemy 3 na 2. Tak jest! Tutaj lepiej będzie! Podaj! Tak! Kolejne siłę! Tak! Rzuć! 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 Daje się! Tak jest! Wiemy, że nie muszę też wam powiedzieć, że jesteście niektórzy z państwa trenerami, że powtarzalność, powtarzalność, jeszcze raz powtarzalność. Tutaj już było za dużo dla nich, nie? Za dużo, dlatego gdzieś tutaj najpierw byśmy skupili na, chciałem pokazać na pewno dobry nabieg, zwód zamierzonego podania, prawidłowy kozioł i przede wszystkim prawidłowo podjętą decyzję w przewadze liczebnej. Czy to będzie 2 na 1, czy to będzie 3 na 2, czy to będzie 4 na 3, czy 6 na 5, już później już wiadomo, że będziemy to z każdym tam miesiącem, czy tam rokiem będziemy to rozbudowywać. Także trochę tu było chaosu, zdaję sobie sprawę. Ciężko mi było też się przygotować pod taką grupę, bo nie wiedziałem naprawdę, że dziewczynami nigdy nie ćwiczyłem. Nigdy też z taką, przyznaję się, grupą wiekową, gdzie one są na początku swojej, mam nadzieję, bardzo owocnej kariery. Gdzieś schodziłem z seniorów, teraz jestem w juniorach młodszych, ale to są też wiadomo chłopcy zaselekcjonowani, którzy też na pierwszych jednostkach treningowych nie wiedzą, co się z czym je, ale bardzo szybko łapią. Tu widać było, dziewczyny też bardzo szybko łapały, gdzie na początku to w ogóle nie wychodziło. Nawet głupie, jak jest za przeproszeniem te ataki, ten kozioł, a już po 5, 7, jakbyśmy to robili 20 minut, 30 minut, to na pewno było coraz lepiej. Także ode mnie tyle, dziękuję bardzo. Jak są jakieś pytania, jestem. Mariusz, zarząd Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej uchwalił swego czasu i wydał tylko 20 honorowych odznak Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. Mariusz wywodzi się i zaczynał karierę w Żegarzu. Jest jako członkiem wspierającym Lubelski Związek. Bardzo dziękuję za przyjazd. Jest to decyzja zarządu. Bardzo proszę, honorowa odznaka. Proszę Państwa, my od godziny 12.45 spotykamy się w auli w szkole na wykładzie trenera Biernackiego i później od razu schodzimy. A teraz zapraszam na przerwę kawową.